Witam, przedstawiam Gianta Trends 3 na dużych kołach 29 cali z 2020 roku w rozmiarze L. Trans to model, który Giant rozwija od bardzo dawna i co parę lat przechodzi jakieś drobne zmiany. Wizualnie ten rocznik i najnowszy model są prawie identyczne. Różnią się hakami, geometrią z możliwością jej regulacji za pomocą flipchipa, osłonami, insertami, dodatkowym mocowaniem na górnej rurze, pewnie jeszcze paroma szczegółami, no i ceną. Bo nie ma już taniej wersji 3, która w 2020 roku kosztowała 9000. Obecnie najtańszy Trans 2 został wyceniony na 15000 zł. Ta wersja posiada całkiem niezłe zawieszenie z damperem Foxa oraz widelcem Marzocchi Bomber Z2 z prostym tłumikiem Rail, który jest biedniejszą, ale nie identyczną wersją Foxa 34, bo jak widać brak mu u dołu pokrętła regulacji odbicia, a to z Foxa do niego nie pasowało. Hamulce Shimano MT400 mają dwupalcowe klamki, ale działają, nie było z nimi żadnych problemów i nic do nich nie mam. Za plus muszę również uznać nie najtańsze opony Maxxisa, ale na tym zalety trójki się kończą. Dużym minusem są ciężkie koła z obręczami z plasteliny, ale w Giantach są one częstym problemem. Na szczęście jest tu standardowy rozstaw boost i niebawem zostaną zmienione na DT1900. Jednak najsłabszym elementem jest 12-rzędowy SRAM SX. Nie będę się tu nad nim znęcał, każdy wie jak jest. SX głowy nie urywa. Rower jako kompletna seria ważył prawie 15 kg, a ja oczywiście postaram się trochę tej masy zrzucić, żeby Trans przestał być takim zamulaczem. Linki do części, które użyłem, znajdziesz w prawym górnym rogu i opisie. Marzocca zastąpiłem RockShoxem Revelation ze skokiem 130 mm i tłumikiem Charger, więc w sumie jest to najprostszy Pike Select. 12-rzędowy napęd SX-a ustąpił miejsca znacznie lżejszemu i lepiej działającemu 11-rzędowemu Shimano XT8000 z zębatką Narrow Wide Decas. Ciężkie Maxxisy zmieniłem na super lekkie Race Kingi w wersji Protection, bo rower nie będzie używany w ciężkich warunkach, a raczej do dłuższych przejażdżek, do których przyda się wygodniejsza i bardziej wyprostowana pozycja, którą uzyskałem dzięki kierownicy Pro LT High z chwytami Ergona GA2. Wcześniejsze ledwo żywe, małe, metalowe platformy VP zastąpiłem sprawdzonymi, solidnymi i lekkimi plastikowymi hatykami z wymiennymi stalowymi pinami. W takim układzie rower waży teraz niewiele ponad 13 kg. Oczywiście, tak jak mówiłem, do zmiany są jeszcze koła, na których można by pewnie oszczędzić z pół kilograma. Zamontowałbym jeszcze budżetowe dorki z klamką na jeden palec, no i może pokusiłbym się jeszcze o korby SRAM GX lub Shimano SLX. Dzięki takim modyfikacjom Trans ważyłby mniej niż 13 kg. Stałby się jeszcze żwawszy i można by wyzwolić jego pełny potencjał, który Giant od lat udoskonala. Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach. A jeśli film Ci się podobał, zapraszam do stawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!